A my wszyscy z odkrytym obliczem w chwale Pańskiej, jako w zwierciadle się przypatrując w to wyobrażenie, przemienieni bywamy z chwały w chwałę, tak jak od Ducha Pańskiego. Drugi list do Koryntian, 3 rozdział, 18 werset. Chrześcijanin jest listem Chrystusowym. Apostoł Paweł znajdował się w stresujących sytuacjach. Jeśli o tym jest napisane w innych fragmentach tego samego listu, drugiego listu do Koryntian, to czytamy o tym ponad miarę i ponad nasze siły. Staliśmy się obciążeni, albo byliśmy obciążeni, tak że zaczęliśmy wątpić o życiu, ale sami w sobie mieliśmy wyrok śmierci, jak mówi drugi list do Koryntian, 1 rozdział, od 8 do 9 wersetu. Pomimo zewnętrznych niebezpieczeństw, apostoł Paweł nie słabnie, ani się nie zniechęca. Zamiast tego widzi siebie utożsamionego w świadectwie ze zwycięskim Chrystusem. Chwała niech będzie Bogu, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i objawia wonność poznania Jego przez nas na każdym miejscu, jak mówi nam drugi list do Koryntian, 2 rozdział, 14 werset. Przez postępowanie i głoszenie Pawła wznosiła się ku Bogu słodka woń Chrystusa. Apostoł Paweł, który nazywał siebie największym z grzeszników, stał się najodpowiedniejszym naczyniem, którego Bóg użył do rozprzestrzenienia, chwały Bożej w obliczu Pana Jezusa Chrystusa, jak to widzimy w drugim liście do Koryntian, 4 rozdział, 6 werset. Tylko Bóg może spowodować taką zmianę w życiu człowieka. To, co Bóg uczynił w apostole Pawle, uczyni również w każdym z nas, którzy uwierzyliśmy Chrystusowi Jezusowi. Bóg przez swojego Ducha wypisuje Chrystusa na naszych sercach. Jesteście listem Chrystusowym, napisanym nie atramentem, ale Duchem żywego Boga. Nie na tablicach kamiennych, ale na tablicach serca. Tak mówi nam Słowo Boże zapisane w drugim liście do Koryntian, 3 rozdział, 3 werset. Prawo nie mogło tego zrobić. Prawo było napisane na kamiennych tablicach i wyrażało to, czego Bóg sprawiedliwie wymagał od człowieka. Mogło jedynie powiedzieć człowiekowi, co powinien robić. Prawo nie mogło go zmienić ani dać mu siły. Chrześcijanin to taki człowiek, który otrzymał nowe życie w Chrystusie Jezusie Panu. Chrześcijanin ma nową naturę, która rozkoszuje się tym, co jest z Boga. Duch Święty mieszka w wierzącym i zajmuje serce z Chrystusem, który teraz zasiada na prawicy Boga. Gdy patrzymy na chwałę Pana Jezusa Chrystusa, następuje przemiana, która zmienia nas na podobieństwo Chrystusa. Tak mówi Słowo Boże.